every love goes, there is also misery. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Laczyk, witam bardzo serdecznie w następnym odcineczku z gry, oczywiście Nostej na serwerze Bedia Ludziska. Tak jest ludziska, tak jest. Następny odcineczek, ale zanim byśmy przyszli do konkretów, zostawcie oczywiście soczystą łapeczkę i piękny, oczywiście magiczny prostokącik zwany subskrypcją, bo już bardzo blisko się zbliżamy do 1100 subskrypcji. I ogólnie ludziska, co się działo w dzisiejszym dniu, już wam pokazuję. Patrzcie na co mamy tutaj obok Luny. Tutaj 97 poziom, 30, 34% i 73%. Dobra, to nieistotne. 90 czoba na gladzie też nieistotne. W sumie mam w ogóle punkt. A, tak, mamy zdane punkty na gladzie. To też jest nieistotne. 51 AW ludziska, 51 AW, jeszcze 9 przede mną. Ja ciągle będę do przodu. Nawet jak nie ma ekspentu, to ekspie. Bne, ciągle do przodu. I ogólnie, Wydra ma już nawet 92 poziom, więc trochę zaszalała. No i Yuna ma 91 poziom. W sumie, no niby mógłbym nakarmić tym tak zwanym tą karmą dla Cliffa. No to nie jest w sumie Cliffa, ale mógłbym ją nakarmić. No ale no niestety tego nie zrobię, ale to też jest nieistotne. I ogólnie ludziska, dzisiaj byliśmy na paru godzinach na rajdach i ogólnie mam paręnaście boksów, tutaj musicie zobaczyć sobie na samym rzut, rzucić 27 boksów, ale to nie jest tyle boksów, patrzcie na to, look at this, to jest niemiłosiernie sporo boksów, a sobie bym to policzył, okej, więc tak, tu mamy 5, 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47 boksów? A jednego boksa się zawieszyłem. Ogólnie mam 48 boksów ludziska. 48 boksów to naprawdę bardzo niesamowitą ilością. I z tego wszystkiego posiadam 6 U6 i 1 U7. No niestety, jeżeli chodzi o boksy U7, U8, to była tragedia totalna. I ogólnie pokażę wam ludziska, jaki niezły z tego jest Pitos. Tak to mogę powiedzieć. Wpisujemy sobie Belial, bo w sumie to na pewno jest jedna z nielicznych fajnych funkcji, żeby da się wyszukać boksa Beliala. Tutaj mam jakieś boksy 4,5 kaka, coś tam 4900, bleble. Trochę tych boksów jest. I będę sprzedał w okolicach właśnie 5 kaka. Teraz sobie dla przykładu pomnożymy 48 razy 5 milionów ludziska. To jest 240 kaka. 240 kaka jest około tych boksach. No i będę ogólnie wystawiał te boksy. No ale największy mankament jest taki, że mam trochę syf. Mam troszkę syf na tym nosbazarze. No i w sumie boksów niewiele wystawię. Tak to mogę powiedzieć, niewiele wystawię. No i będę musiał trochę gdzieś te boksy po nupach porzucać. Tak to mogę powiedzieć, bo nawet wystawiłem Lordy Draco po 200k. Pudło rajdu. Widziałem, że najtańsze boksy po 220k. Co? Nie, jakim cudem? Serio? Ja pitole. Przecież jak ja wystawiam te boksy po 200k, były po 220k i nagle co? Dobra, niezrozumiałe dla mnie to. Totalnie jest to nieistotne ludziska. I ogólnie nie będę ukrywał, na tych rajdach dosyć sporo pieniędzy zrobię. No i też szukam sobie tak zwanej książki AW, która ma polegać na tym, aby dała mi w końcu HP. I niestety nad tą książką najbardziej ubolewam. Co jest ciekawe ludziska, już wam pokażę taką pewną zależność. To nie miało być tak. 20 kaka książeczka i na 48 AW. Już tutaj na 48 AW taniłem książki. Ale to wciąż nie jest to. I pokażę wam taką pewną kwestię, bo na przykład D mam jedynkę, bo fizyka akurat jest droga. J, czyli J, D mam na pierwszym poziomie, S-kę mam na drugim poziomie i co ciekawe, manę też mam na drugim poziomie. I patrzcie to, 9k HP many. I wielokrotnie ludzie mówili do mnie, Laczek, zrób sobie to, zrób sobie tamto. I szczerze powiedziawszy, nie mam jakoś na to czasu.
No bo wracam do domu, od razu znajdę, trzeba pito zarabiać, żeby rozwijać postać. I ogólnie po tym filmie, który tutaj właśnie tutaj dla was ludziska mam, będzie taka jedna walka na... Jak to się nazywa? Ta, tęczowa bitwa. A właśnie, tęczowa bitwa. I z jednej strony powiem wam ludziska, jestem mega zachwycony, ponieważ wkrótce będę mógł wymieniać sobie EQ, to, które posiadam obecnie, na wyższy AW, na 55 AW. No i zbrojkę też będę mógł w sumie za niedługo zmieniać, gdyby po prostu to było zdecydowanie potężniejsze, ale myślę, że z mieczem pozostanę do 60 AW. Albo gdybym miał po prostu na 55 AW coś lepszego z EXP-em, bo tam jednak jest opcja EXP-a, lepiej tej opcji EXP-a nie tracić, ponieważ bardzo by mi się przydała. Tak to mogę powiedzieć ludziska i szczerze powiedziawszy, jak wojownik ma swoje wady, tak samo wojownik ma swoje zalety, bo jak możecie zobaczyć, patrzcie na to, ile to jest miecze, można sobie miecze te wszystkie oglądać, które tutaj występują i podziwiać je w sumie, co w nich jest ciekawego. No i przeważnie te miecze pokazują w sumie nic, bo tak to mogę powiedzieć, one w sumie nic nie pokazują. No jedynie chyba najciekawszy z tych mieczy, tak jak było ostatnio, to był ten od Kridiana. I to w sumie tyle. Jeżeli chodzi nawet o kurz na 55 AW, to też nie ma w sumie ludziska nic ciekawego na tego wojownika, ale przynajmniej dałoby się coś, tak można powiedzieć, przekręcić. Tak to mogę określić, ale jednak najcudowniejsza kusza to ta kusza, to nie ta kusza. Ta kusza byłaby cudowna, no ale niestety nic się z tym nie da zrobić. A teraz sobie pokażę wam to samo, tylko w przypadku na przykład tam łucznika, jak tego jest malutko. Patrzcie, tylko 3 są łuki, tylko 3 ludziska łuki są na 55 AW, z czego 2 są od jamka. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Dobra, teraz sztylety na 50. Daj, są sztylety na 55? Nie ma sztyletów na 50, one były te fioletowe. Nie ma sztyletów. Dobra, teraz zobaczmy sobie maga. Gdzie są te luzgi? 3 luzgi. Patrzcie na to, tylko 3 luzgi. A miotaczy, no miotaczy jest zdecydowanie więcej. No miotaczy to trochę wybiło. Ogólnie ludziska też jest kozacki miotacz od Jamka na sel. Jeżeli ktoś byłby chętny, to napiszcie do Jamka, Jamek z przyjemnością by go sprzedał. Bo ogólnie jest pokczampik, totalna sztos, luzga w postaci miotacza, jest mega OP, 30x32, ogólnie 9, jeszcze ściąganie lesa. Na ten stan, który jest obecnie, ten miotacz jest OP, cholernie potężny miotacz, to jest, no nie ma co ukrywać. No i co w sumie ludziska, jakie plany na najbliższe dni? W sumie tak jak zawsze, czyli teraz będzie codziennie robienie lajdów, po lajdach będzie ekspione i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. I Laczek, kiedy byś wbił 60 AW? Szczerze, dobre pytanie. Myślę, że biorąc pod uwagę to, że ten film zobaczycie dzisiaj, czyli 24 września, mi się zdaje, szczerze powiedziawszy, że dałbym sobie tak 3 tygodnie, bo nie mam zbytnio dużo czasu, żeby expić. Jedynie bym po prostu w weekendy nadebrał to wszystko. Więc myślę, że około 14 października, 15 października, w tych okolicach mógłbym oczekiwać 60 AW, ale nie jestem sprawdziłbym z tego jeszcze pewien. No i na samo zakończenie, w sumie tak jak zawsze, czyli wchodzimy sobie na Nostale Ranking i gdzie mnie to wywiało, byśmy sobie to zobaczyli. Więc w ogólnym rankingu jestem na pozycji ludziska 41. 41, jeżeli chodzi o zwykły poziom, powracamy. Jestem z tego mega dumny. Kogo mamy powyżej? Wow, to w sumie już na 31 miejscu jest Jamek, 99 poziom, to już są te 99. Więc to już jest ten moment, że zatrzymam się w rankingu. Jeżeli chodzi o ranking styk, to wojownikowy, jestem ludziska 10 i w sumie mogę jedynie wyprzedzić inną osobę. Tak, no mogę wyprzedzić tylko gacza o niku Dasayer. Jeżeli go wyprzedzę, będę wtedy 9 w rankingu, bo wtedy mógłbym być przed nim 99 poziom, to w sumie jedyna różnica. Taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o ranking AW ogólny, to jestem ludziska na pozycji
41? A nie, przepraszam, co ja wziąłem? Wziąłem zwykły poziom. Wziąłem zwykły poziom. My bad, jak się mówi w moim łóżku, mój nietoperz. 35 jestem, 35. W sumie to też będzie ciężko z tym AW, ponieważ przede mną jest Elinquishet. Co ty robisz, Elinquishet? Ciągle jesteś przede mną 53 AW ma. Ja mam w dniu dzisiejszym 51, więc ciężko będzie te dwa AW teraz zrobić. I Stikto, jeżeli chodzi o klasę wojownika, no jestem ludziska 10, ale to taka różnica, że mogę być siódmy w rankingu, jeżeli bym wyprzedził Falkiena, który ma 55 AW na wojowniku. To będzie ciężkie. Nie wiem w sumie, jak teraz ludzie ekspią, bo w sumie spoty są wszędzie wolne, tak to mogę powiedzieć. No i co, ludziska? Teraz byście zobaczyli sobie jeszcze tęczową bitwę. Ja bym ludziska się z wami żegnał, więc pamiętajcie, emoteczki. Oczywiście zostawiam soczyste łapeczki, piękną się magiczną prostokąciku zwanym subskrypcją. No i z mojej strony to byłoby wszystko, więc oczywiście z czoła. Okej. Okay. O, man! Mamy Keza! Ja pitole! Wielkie serduszko dla Keza. Tutaj podbiegamy. Ile? 5 osób? Co jest? Serio? Bota defa. Nie gadajcie, że tylko tyle osób jest. Dobra, zróbmy tak, odpalę sobie buffa. No i lecimy na nich. Dobra, ptyś tam jest. No to w sumie nie ma o co walczyć. Ha! A no rzeczywiście, turbo ptyś tam jest. Ha! No to w sumie FF. Można się w sumie poddać, bo już ta walka nie ma sensu, bo to turbo ptyś. Szybka walka. Szybko minęło. Oni wygrywają. No w sumie na turbo ptysia to ja nie wiem, co byśmy musieli zrobić, żeby go pokonać. On jest w sumie za mocny. Nie ma co ukrywać. On jest zbyt potężny. Turbo ptyś. Dobra. Po nim jest. Lecimy dalej. Ha, uleczmy Keza. Poleciliśmy go, jest pięknie. I lecimy dalej po ciebie. Kurde, ten Cruz. Ten Cruz! Dobra, bijmy go. Dobra. Wukać. Dobra, szedł. Teraz bijemy go. Ja pitole, ale high kicka dostałem za 40 tysięcy. Napiszę na czacie famowym X, znaczy nie tym czacie. XD. Ja pitole. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co o tym myśleć. Najlepiej byłoby, aby na tym, na tej walce zrobić tak, żeby przejść obok. Idź pierwszy. O. Dobra. Dobra. Turbo ptyś leci. Dobra. No nie, no ile ja bym ubiję. Dobra. Last. Jeb! Bijemy go! Jest, mamy go! No! Sprzątamy! Podobieni jak klocki Lego! Ja pitole, pasieka! Dobra, 27. Dobra, lecimy przyjmować. List w sumie epicko. Za chwilę mam Yunę. Odpalamy Yunę. Kurde, turbo ptyś biegnie. Ja pitole! Kezu, list in peace. Dobra. Teraz biegnę. Dobra, już się podaje. No to w sumie nie ma co, bo ten ke... Tutaj są łatwe cele. O,
Wow, man! Uciekł mi. Nie, no tu po ptyś mnie goni. Kości Fonyxa, ja pitole, nie. Dobra, pobijmy się z ptysiem. 38 tysięcy jest adekwatne do 2000? Myślę, że tak. Myślę, że to jest to samo. Nie no, ale tutaj wprawdzie mówiąc ciężko zbiegać na niego. 2 minuty do końca. Odpalamy buffa, potujny ładok. Chociaż plus jest taki, że to jest mniejsza liczba graczy. W sumie ciekawe, dlaczego jest taka mała ilość. Zawsze tych graczy było więcej. Tam jest Kezu, jak widzę. I teraz sobie tu podejdę, odpalam. Yuna! Odpal się! Dobra, jaka zbugowana jesteś, Yuna. Nie. No! Ha! Zbijamy go! Oj. Jezu, ten wojownik na tym 60 AW jest tak niemiłosiernie potężny. Jeszcze z tą kuszą na 60 AW, aż ta kusza daje takiego dipsa. W sumie ciekawe, jak on ma zbroję. Jakie on ma w ogóle deset, ten turbo ptyś. To jest w sumie dość dobre pytanie. Bo mnie to już bardzo interesuje. Ale mam 5 zabójstw, więc w sumie nie ma tragedii. Niby miałem pokazać moje moce, a moja moc jest taka. Ale to śmiesznie wygląda. Nie! O! Proszę państwa, co się dzieje? S! Co się stało? Został porobiony. Turbo ptyś. Ty, jeszcze... Aj. Co? No dobra, tutaj jakiś słaby gościu. To nieistotne, lecimy dalej przy ciebie. No tam gościu, ja go nawet nie trafię. Na tym chciał. A nie! He! Dobra, zbijamy wukacza. Chodź tu, kom tu papa. Dobra, zbijamy go. Nie no, nie ma bata, żeby go zbić. Ale on high-kiki dostaje. Ja pidole. He! Ale te misy są cudowne. W sumie ci gracze są cudowni. Oni nic w sumie tutaj nie robią, tylko stoją i czekają na pomoc od turbo ptysia i to w sumie wszystko co robią. Najlepiej jest ten gość. On walczy. On walczy. I takich ludzi się ceni. Ale na przykład ten WK jest specyficzny. No patrzcie na to, jakie jest dziwne zachowanie. I przegraliśmy. So close, prawie wygraliśmy. Ale niestety turbo ptysia okazał się lepszy.